Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy starał się o zakontraktowanie oddziału rehabilitacji kardiologicznej od Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ nie wyraził jednak na to zgody, mimo to legnicki szpital postanowił zająć się tym samodzielnie. Zainwestujemy i tą rehabilitację utworzymy z własnych środków. Chodzi nam o to, żeby pacjent był obsługiwany kompleksowo. Mamy kardiologię interwencyjną, poradnię kardiologiczną i brakowało nam do leczenia właśnie głównie osób po zawałach serca, rehabilitacji kardiologicznej. Pacjenci byli wysyłani do dalszego leczenia na zewnątrz. Jeżeli to jest u nas, jest to też zespół tych samych lekarzy. Obecnie trwają prace budowlane, a wśród nich między innymi wymieniany jest sufit w korytarzu głównym oddziału. Wyburzono już ściankę działową, tak by powstały dwa pomieszczenia sali rehabilitacyjnej. Równane są podłogi, wymienione zostanie oświetlenie i system wentylacyjny. Na łóżka oddziału i pod opiekę legnickich lekarzy trafią ci, którzy wymagają rehabilitacji po zawałach. Po rehabilitacji chory ma być gotowy do powrotu do życia codziennego na podobnym poziomie jak przed zawałem. Będzie nad tym pracowała duża grupa ludzi. W oddziale będą zatrudnieni zarówno lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, a także dietetyk, psychodietetyk oraz psycholog kliniczny. Średni czas pobytu na oddziale to około 4 tygodnie, ale jak podkreślają specjaliści, każdy pacjent wymaga indywidualnego spojrzenia, bo każdy organizm jest inny. Czasem pacjent będzie wymagał dłuższego pobytu i jego czas będzie mógł przedłużyć się nawet do 6 tygodni, czyli mówiąc pokrótce, około 1,5 miesiąca pacjent taki będzie mógł tutaj spędzić. Oczywiście będą też pacjenci, którzy będą mogli być w krótszym okresie zrehabilitowani, bo na przykład czas od wystąpienia zawału do udrożnienia tętnicy, która się zatkała, był krótszy, w związku z tym jego czas rehabilitacji będzie krótszy. Dzięki oddziałowi rehabilitacji kardiologicznej w szpitalu w Legnicy pacjenci nie będą musieli poszukiwać odległych placówek. Bezpośredni kontakt z oddziałem kardiologii oraz bliskość pracowni hemodynamiki znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa takiego pacjenta. We wrześniu na oddział trafi USG i defibrylatory. Już są na nim rowerki i bieżnia rehabilitacyjna.